A jak już mówimy o rzeczach strasznych, to zobaczmy, jak Kuba sobie poradził z nowym odcinkiem. To nie było takie proste. Też widzę, że nie jest prostym zdobycie wyświetleń, jak się jest Kubą. Ach, trochę mi go szkoda, bo Kubuś akurat się postarał z tym filmem. Nie wiem, jaka jest ogólnie, jaki jest efekt końcowy tego, jak to zrealizował. Natomiast zamysł filmu był taki, że chłop miał przejść 50 km z buta, jeżeli się nie mylę, i wykonywać zadania, które dostał od kolegów i ode mnie. Moje zadanie akurat było proste. Moim zadaniem było to, żeby dostać buziaka w policzek od przypadkowej dziewczyny, i tak też wygląda to na tej miniaturce, bo buziak w policzek to nic złego, nie? Nie przesadzajmy. Dostał też inne zadania, ale nie wiem jakie. Tam jest recepcja. Ja to może przyspieszę. Dzisiaj w Betlejem. Podryw, który wyszedł lepiej. Telefon, to ci podam. Oraz taki, który wyszedł gorzej. Nie. Oraz wiele więcej. Ty, jaki montaż. W dzisiejszym filmie zobaczycie wyzwania od znajomych, takie jak śpiewanie. Dzisiaj w Betlejem. Podryw, który wyszedł lepiej. Telefon, to ci podam. Oraz taki, który wyszedł gorzej. Nie. Oraz wiele więcej. Kubuś, nie montuj. Gdzie się znajdujemy? Nie wiem, gdzie się znajdujemy, w tym problem. Dobra, to znajdujemy się przy klubie golfowym, na parkingu klubu golfowego. Ja tu na lekcję golfa chodziłem. Mhm. Tam jest to mniejsze, tam jest to większe. Tam jest recepcja, restauracja i tak dalej. I moim zadaniem dla ciebie jest, żebyś załatwił piłkę golfową. Okej. Okay. Może być to jakieś utrudnienie, bo ja nie wiem, czy w ogóle teraz się w golfa gra, lecę tego, że jest grudzień. Ale no zazwyczaj piłki leżą luzem, albo też są piłeczki. Też są piłeczki, no na przykład w tamtej części będą takie duże kosze, jeśli tego nie posprzątali, gdzie będą uszkodzone piłki. Mhm. Może być nawet uszkodzone. A jak nie masz jaj, pójść i poszukać na polu, bo też może być obsługa, też obsługa techniczna i tak dalej, to to pójdziesz do sklepu i kupisz. A jak pójdziesz tam, to będziesz miał tam i na lewo, będziesz miał perypetie jakieś, coś będzie śmiesznego. No i też najważniejsza rzecz, nie zrób mi tu siary. Bo ja tu trenuję z panem Cezarym. Co prawda ostatni raz trenowałem ponad rok temu. Bo na ten sezon się nie... Ja coś mam montażysta w rozsądnej kwocie. Sterowany, dla Kuby rozsądna kwota to za darmo jak coś, więc no. On to sam montował jak coś, nie? Nie załapałem, ale panie Czarku, jeśli pan to kiedykolwiek zobaczy, to pozdro. No. Tam jest, no bardziej bym poszedł tutaj na wprost i w prawo. No dobra, zaraz tam się do powodzenia. Dupca. Jesteś 35 km od mojego domu i 12 km od rynku. Spróbuję jeszcze trafić właśnie do domu, bo nie wiecie, zaraz to wytłumaczę. Ale mnie Sergiuszek wywiózł, no i mam sobie poradzić sam. Dobra, siemano. Siemano. To wyzwanie polega na tym, że właśnie Sergiusz mnie wywiózł sam nie wiem gdzie. Trochę to jest nieporządkowane, bo na samym początku powinien zawrzeć mniej więcej w jakiś dynamiczny sposób, o co chodzi, a nie siedzi z kamery tłumaczy. No, ale Kubuś się uczy dopiero, no spokojnie. Ale pomysł miał spoko. Mam wrócić na rynek, oczywiście tam radę trafić, jest to cały dzień chodzenia. I też żeby nie było nudno, plus żeby jakieś utrudnienia były, napisałem do kilku znajomych, by mi jakieś wyzwanie wymyślili, które mam wykonać podczas tej podróży. Ci co odpisali, wam dziękuję. Ja jeszcze zostawiłem story na Instagrama. By widzowie coś wymyślali, więc wbijcie na Instagram, tutaj macie linki w opisie. Śledźcie, możecie brać udział wtedy w odcinkach. Słyszeliście, co Sergiusz wymyślił? Nie wygonił, czy coś się stanie? Plan jest taki, zaraz kamerę wam odwrócę, ale zmontuję sobie tutaj na brzuchu, na klacie, w takich szelkach telefon, bo będę nagrywał, jak chodzę po tym polu. Troszkę ciszej, mówię, tutaj ludzie są dookoła. Witam z przyszłości w moim już nowym mieszkaniu. Malutki mieszkanie, delikatny syf jest za mną. No ale problem taki, że podczas montażu filmu zauważyłem, że część plików się w ogóle nie nagrała, a część nagrała się w ten sposób, dlatego to, co mogę, dogram z mieszkania. Zadanie Sergiusza wykonałem łatwiutko z piłeczką, od razu w samym początku była, dlatego stąd od razu poszedłem. Widziałem, że jakieś panie jechał na wózku. Ale ty, czemu on nie pokazał, jak tego szuka nawet? W golfowym, myślałem, że do mnie podjedzie i mnie zagada, co na tym polu robię. Że wchodzę bez pozwolenia. Co mu się wbrew stało? Poprosił na Amadeusza Ferrari chyba, wiesz, żeby go obcięli. Ale chyba nie zrozumieli. Ale totalnie olał. Tutaj macie, na ile metrów poleciało. No dobra, przejdziemy się, że coś nas wyrzuci. Także to, co mam, chcieliśmy, to mamy. No, tak wygląda sobie tutaj pole golfowe. Stąd pewnie się zaczyna, obstawiam. Ciekawe, nigdy w golfa nie grałem. Ale obstawiam, że jest bardzo trudny. Tu jakieś utrudnienie, jako piasek. Nie no, teren wygląda ładnie. Już jakieś takie 10, może 15 minut marszu za mną. Zacząłem o godzinie 13.30 około. Mam nadzieję, że się uda wszystko załatwić, wszystkie wyzwania w dzisiejszym odcinku.
Oj. Jak słyszycie? Nauczysz się jakiegoś dowolnego wiersza? Fajne wyzwanie na drogę nam zadała Martynka. Tylko problem jest taki, że nie jestem go w stanie wykonać ten moment, bo nie mam drugiego telefonu. Muszę gdzieś zajść do sklepu i poprosić o jakąś szpilkę czy coś, by tego bździuka wyjąć. Kompletnie mi to wypadło z głowy, ale to podstawa do tego odcinka. Jak zwykle jestem nieprzygotowany. Gdyby nie ten deszczyk, byłoby idealnie. Szczerze, na razie czuję się super, to sam początek. Przyjemnie mi się idzie, jestem wesoły i uśmiechnięty. Jestem wesoły i uśmiechnięty. Oj, Kubuś. Mimo, że długa droga przede mną, ale trudno, 3 godzinki to nie jest aż tak dużo. Wstępnie plan był zrobić około 20 paru kilometrów. To były ponad 6 godzin, no ale nie wiem, czy dałbym radę. To tutaj taką nie do końca przyjemną drogą, mam tylko kilometr iść, więc już się nią przejdę. Gdzieś mam zaraz ma być ucieczka na lewo. I robimy kolejny. Widzowie, spokojnie, od stycznia ja nagrywam odcinki i obiecuję, że dowiozą, jeżeli chodzi o jakość. Wepnę w nie sporo pieniędzy, więc Rafciu w końcu staje się opierdalać. Jak się opierdalałem, oglądało mnie 100-200 tysięcy osób, więc jak się nie będę opierdalał, mam nadzieję, że chociaż 100 zostanie. Kolejne wyzwania. Pierwsze poszło łatwiutko. Myślę, że kolejne były równie łatwe. Do końca sam nie wiem, co oni przygotowali. By mieć razem za mnie zaskoczenie, by sobie nie spoilerować. Ale bez kitu to wygląda jak vlogi Maksyma Bołczyka. Chłop idzie i się nagrywa telefonem. Tak jakby zaraz powiedział, że ktoś go na polu golfowym kijem w dupę ruchał. Myślę, że to jest ciekawsze, bo do najbieżąco się dowiadywał wszystkiego po kolei. Wciąż i tak muszę wykonać wyzwanie, które sobie sam postawiłem. Czyli wsadzenie karty do drugiego telefonu, by mieć internet w nim. Bo bez dwóch telefonów nic nie działam dzisiaj. Czuć taki podróżnik, plecaczek też mam, patrzcie, jaki ładny. Nie wiem, czy było do końca widać. Outfit jest dobry. O, humor się poprawia. Powoli przestaje padać, już ledwo co kropi. A fajnie, bo już cały zmokłem. No i w taki dzień tylko spacerować i wykonywać zadania od znajomych i widzów. Przypominam, część zadań będzie z Instagrama. Dajcie followkę, jak nie macie. Tam się dowiadujecie właśnie częściej o różnych filmach, ciekawostkach z mojego życia. Warto śledzić. No i są pierwsze kłopoty. Doszedłem do końca drogi. I to jest brama zamknięta chyba. Spróbuję ją otworzyć, jak się nie uda. Mam kłódkę zamknięta, już widzę. Tutaj błoto jest. Jak się nie uda, to chyba przez nią przeskoczę. Innej opcji nie widzę. Nie chce mi się wracać. Nie wiem, ile to jest, 1,5 kilometra w tamtą stronę. Muszę nie wiedzieć, 1,5 kilometra cofnąć się i kolejne 1,5 znowu tutaj. A to będzie dodatkowe 3 kilometry. Teraz jak tak patrzę, to na te drogi nie ma normalnej by iść, to jest tylko ulica. Tutaj byłoby idealnie tego stopa złapać właśnie. Z tym stopem chodzi o wyzwanie od Sandry, które możecie właśnie usłyszeć. Złap stopa. Jedź w kierunku, którym jedzie kierowca. Jak będziesz musiał wysiąść, albo tam zdecydujesz, że chcesz wysiąść, to wysiądź. Decyzja należy do ciebie. Ale musisz... Ja pierdolę, co ona chciała, że im brata zgwałcili, czy co? Poprosić kierowcę, żeby puścił świąteczne utwory i musisz je zaśpiewać. Ale ja zaśpiewam kolędę nie mając tekstu, w tym też problem. Spróbuję zaraz coś wymyślić, by mieć tekst i... Jak ja zaśpiewam kolędę nie mając tekstu? Kurwa mać, pamięci... Refron chociaż. Wtedy zbudował postawę. Auto co chwilę jeżdża, więc fajnie. Problem jest taki, że jak zamknąłem mapę, to widzicie. To jest wszędzie, wszędzie. Jak on wsiądzie i powiedzie, przepraszam pana, a ma pan może tekst kolędy? Czyli Wrocławia taka droga, potem się po poczem zadupczać. Próbuję się zapać stopa, co tam pana o kolędy, jakiś świąteczny klimat zrobimy sobie. Jak się zgodzi oczywiście, dobra, tylko jedno auto jest, ale łapiemy. Tu jest też, nigdy stopa nie łapałem. Tylko jak turysta wyglądam, plecaczek, telefonik łapię. Dobra, pokazuję mu. Może się uda. No niestety, pierwszy mnie olał, bo to się pokazuje stopa, dobrze mówię? Teraz się okaże, że jestem debilem i że stopa pokazuje. Już miałem być, bo się poddałem, ale widzę, że coś jedzie. Pokazuję, że chcę stopa. Zobaczymy, czy się uda. Jeszcze tam z tyłu jedą dwa auta. Zobaczymy, pierwszy pan się nie zatrzymuje. Jeszcze jedno auto widzę z tyłu. Spróbujemy, by mnie wzięło ze sobą. Tak szczerze, myślałem, że będzie łatwiej zapać stopa, jestem w szoku. Za dużo cięższe niż myślałem. Ale dobra, wystawiam. Trzy auta pojechały i powiedział, że jest w szoku, że tak ciężko stopa znaleźć. On jest uroczy, przysięgam. Co? Trzy auta mnie olały? Kurwa, to trudniejsze niż myślałem. Oj, Kubuś jeszcze nie zna trudów życia. Wiem głęboko rączkę na stopa i zobaczymy, czy się uda. Pan też nie spowali, myślę, że się nie uda. Patrz, czy coś jedzie jeszcze. No nic, idę przed siebie. Droga jest tragiczna. Tylko o ile się mylę, to muszę przejść na drugą stronę, by iść przodem do aut. Idę sobie lewą stroną pobocza, czyli po Bożemu, widząc nadjeżdżająca auta, bo gdzieś trzeba im schodzić z drogi, by mi nic nie pierdolne. Dobra, udało mi się już wyjść z tej drogi.
Jak widzicie, jestem już w mieście. Już powoli, powoli zaczęła się rolna droga, zjedę poboczem szedł. Bo jak jechały auto, to się schodziłem na trawę, wiecie, dla bezpieczeństwa. Gdzie tam było płoto, ślisko, to jeszcze mokro koło, że dookoła. Na szczęście nikt nie ochlapał. O, chyba się myślał, że nagrywam mu auto, bo jechał za szybko. Po prostu chodził jak Mercedesem, tylko jest nagle spowolnił do 40, tylko zjeździł za szybko. Akurat byłem przodem do niego, tak na nie spojrzał i zaczął zwalniać do zera. Chyba myślał, że go z tej kamery jestem konfidentem. I ma rację, jestem konfidentem, ale go nie nagrywałem akurat. Mam kilometr do Żabki. Pójdę do Żabki, kupię sobie coś do jedzenia, a już 14.30 jest. Trochę mi się zeszło w tym spacerku. To co mnie interesuje, że właśnie dlaczego na takich wsiach nie są takie kapliczki z bozią. No, jak wiecie, są z wąskiego miasteczka Poniatowa, to tam też w okolicznych wsiach takie kapliczki są. I właśnie to jest ciekawe, że takie coś jest na wsiach. Kurwa, bo tam się manę debilu ładuje. Tak jak w tym, tak jak w Gotiku. Nas tak już nie. Zapiszcie swoją teorię, co o tym myślicie. A co do butów, że nie odciskają? Też na kickboxing ostatnio źle kopnąłem i cała kostka spuchła. Przez 3 dni chodzić nie mogłem. No ale już minął od tego, nie wiem, 5 dni. Kostka się zregenerowała, więc uznałem, że idę w marsz. Macie tutaj teraz zadanie graczola. Spróbuję się zaraz gdzieś schować. Może się uda to zrobić, bo wiecie, na środku miasta nie wykonam tego zadania. Muszę być gdzieś schowany. Jakieś łazienki poszukam. Coś nowego. Op. I poproszę o podgrzanie tego panini. Tak, to wszystko. Jeszcze miałby może pani coś, by kartę wyciągnąć tutaj, jakąś szpilkę, coś by tutaj wbić. O, dziękuję bardzo. Wziąłem to panini z grzybami i z boczkiem, by spróbować. Grzybów tutaj w ogóle nie widzę, niestety nie stery i boczek. Takie bardzo ubogie to się wydaje. Mnie najbardziej smakuje to panini z jalapeno, ale lubię delikatnie ostre jedzenie. Dobra, czyli generalnie Kuba nagrał odcinek, w którym musi przemierzyć z buta, tam nie wiem, 30 km. Tymczasem w 10 minucie robi recenzję kanapki z Żabki. To jest zajebiste, tak szczerze. Chciałem do picia, kurwa, zajebiste. Witaminki nadrobić, bo tym ciężkim spacerku. Pani dała mi agrap. Chłop mówi, że witamin szuka w panini. Od 3 minuty od imienia. Dało się wyjąć, to mam się internet w drugim telefonie. Teraz mogę więcej działać. Wiesz, mam internet, to co? Pora iść się uczyć wierszu od Martynki. Dla mnie takim tutaj stać 15 minut. Zobaczcie jego stopa, podnieść kawałeczek. Ja jestem delikatnie mniej pozytywny, bo robi się coraz zimniej, delikatnie przemokłem. Na szczęście mam przy sobie jeszcze rękawiczki i czapeczkę, więc mogę je ubrać. Ale problem taki, że mam 30% baterii. Mogę zaraz podładować telefon, a w drugim telefonie internet nie działa. Wsadziłem kartę, dostałem na ronie SMS-a, wszystko aktywowane. Internet jeszcze... Ej, to jest serio, mi się naprawdę to podoba. To jest zabawne. Nie działa. Poczekam, może się zaduje za jakiś czas, mam nadzieję. Dobra. I dołapać stopa. Myślałem, że to zadanie od Sandry będzie przyjemne i łatwe, a ono jest niewykonalne. O, to taksówka cię zatrzymała, to jest taksówka. To zobaczymy, jak to będzie. Tutaj mam takie po prostu wyzwanie, to się przewiózł autem. Jest to możliwe, że pan mnie przewiezie kawałek gdziekolwiek po prostu? Gdziekolwiek? Tak, kawałek gdziekolwiek. Drugi pan może kupić jakąś świąteczną piosenkę jeszcze? Jest taka opcja? Cały czas wiem. A jakieś polskie? Da radę? O, dziękuję bardzo. Mógł pan... Chłop go za darmo wiezie, albo mówi włącz mi polską świąteczną piosenkę. Taksówki, ale tak to zdarzało się panu stopa włapać? Kogoś brać na stopa, czy nie? Ja nie biorę nikogo na stopa, powiem szczerze. Właśnie wiem, że się ludzie też chyba boją, że ty też nigdy osobiście nikogo nie wziąłem. Ale no to sam takie wyzwanie, znam, że spróbuję. Może to się brat zatrzyma. Dobra, to już ty mi zawsze gdzieś wysadzić, jak będzie jakieś miejsce, to panu wygodne. Nie ma problemu. No, już tutaj? No, może być tutaj. Proszę. Mi się wydaje, że facet się taksówką zatrzymał, bo myślał, że Kuba szuka przewozu, kurwa. Pomyślał, macha mi, bo chce mi za przejazd zapłacić. Taksówkarz się zatrzymuje, a Kuba mówi, podrzuci pan mnie kawałek za darmo? No bardzo? I jeszcze go pyta, a pan kogoś kiedyś brał na stopa? To jest taka komedia, naprawdę. Chłop jedzie taksówką jako stopem. Ja na miejscu tego typa też byłbym w takim szoku, że powiedział już dobra, to pan wsiada. Miłego dnia, wesołych świąt. No dobra, tak przejechałem się z kilometr. O, nie było jednak kolędy. By wiecie, by nie było, że oszukuję, że trzeba pochodzić trochę. A bo pan trafił się z taksówki, więc zapytałem, czy mnie rzuci, czy jak to ma wyglądać. Pan trafił się z taksówki, więc zapytałem, czy mnie rzuci, czy jak to ma wyglądać. Przecież to jest złoto content, tak szczerze.
Ja się popłakałem. Serio, to mnie tak bawi, kurwa. To jest zajebisty odcinek, a nie jakiś gołd. Jezu, biedny pan taksówkarz. On tylko chciał w pracy zarobić pieniądze. Trafił na Kubę. O jest. O kurwa. Troszkę niezręcznie to wyszło. Myślałem, że wejdzie lepiej. Ale pan tam miał po prostu taką muzykę wygraną w radiu już. Nie miał takiej wiesz, typowo polskiej. Więc uznałbym to za nie do końca zaliczone, bo miałem jeszcze zaśpiewać. Ale... Nie potrafiłem złapać flow z tym panem. Mówię, że nie potrafiłem złapać flow. Chłopie, zdymałeś go na kurs. Jakie ty chcesz, kurwa, flow z nim złapać? Jeszcze jakby powiedział, że w nagrodę mu kolędę zaśpiewa. Chłop wsiadł do auta, do taksówki i pyta, czy go za darmo zawiezie i czy mu piosenkę jego włączy. To jest szczyt komedii. W Wrocławiu jesteśmy, nie chciałem oszukiwać. Ja bym tego nie uznał do końca za zaliczone. Nie wyszło tak jak chciałem, spróbuję to powtórzyć. I jeszcze raz kogoś w Wrocławiu na stopa złapać. Kogoś młodszego poszukam. I wtedy zapytam go, czy po prostu włączy kolędę i mu zaśpiewam. Jakąś polską, którą ja znam. Dalej mi nie działa internet w drugim telefonie. Utrudnia to bardzo, bardzo tutaj. Uczymy się w wierszu dalej do Martynki. Idzie mi opornie. Ale staram się. Tak naprawdę telefon wam pokażę, że się naprawdę go uczę. Więc no, plan jest taki, zobaczcie jeszcze jednego stopu, już stricte we Wrocławiu będę głębiej. Przyjechać się kawałek, zaśpiewać, bo tutaj nie było śpiewania. Może najlepiej dla was i dla pana tego śpiewania nie było. Tutaj macie screen na wyzwania kolejnego. Muszę jakąś dziewczynę poderwać i najlepiej w tym samym dniu z nią na randkę pójść. Nie wiem, na kawę, no cokolwiek. No końcu się pożegnać, że ruszam w podróż. Zamysł brzmi zabawnie, ale jak wyjdzie to nie wiem. Według kroków zrobiłem jedyny 10 tysięcy. Ciężko mi w to uwierzyć. Nie wiem, czy tak słaby jestem czy co. Ale szczerze, siły nie mam. Tak, wiem, że tym przed komputerem się dzieje fast foody. To aż mi na tego. To potwornie bolą łydki i noga. Głównie... Nie, może nie potwornie, delikatnie. Ale głównie boli lewa kostka, tego aż łydka cała. I to jest przez to, że wtedy miałem problem z tą kostką. Mam nadzieję, że mi nie powróci kontuzja po tych moich kroczach dzisiejszych. Nie wiem, którą podróż nie przeszedłem, ale czuję, jak mnie nadupcza cała lewa noga. Cała noga mnie ciągnie tego łydka, no to jest masakra. Ale są w końcu okolicach, które kojarzę. Tutaj przez kilka miesięcy przyjeżdżałem, to się śmiesznie złożyło, tutaj przodkiem trafiłem. Więc okolice kojarzę, mogę iść z pamięci. I dobrze, żeby teraz szedł z pamięci kawałek, no bo mam na 30%. No, trochę się telefon podładuje i będzie fajnie. Też myślę, że takim fajnym utrudnieniem byłoby to, że jak mnie Sergiusz już wywiózł, to że musiał wrócić albo pytając ludzi o... Ja ogólnie dzwoniłem do Kuby, bo tego filmu nie widziałem, a Kubuś tam, ja z nim jakieś spotkanie miałem, on tam mówi, że no będzie filmy nagrywał, że się postara i tak dalej, fajny content wymyśli i tak dalej, i tak dalej. I ja dzwonię do niego dzisiaj i mówię, Kuba, bo ja tego odcinka twojego nie widziałem, wiesz, czasu nie miałem, nie siedziałem przed komputerem, powiedz mi, i co, jak odbiór odcinka, jak, co ludzie piszą, podoba im się, nie podoba i w ogóle jak to jesteś zadowolony z tego, fajnie wyszło czy nie? A Kuba mówi, nie, kurde. Trochę wstęp przedłużyłem i 18 minut trwał. Więc ja jestem ciekaw, co będzie po 18 minucie, jak on twierdzi, że 18 minut to jest wstęp do odcinka. O drogę, to byłoby na pewno ciężkie, a jak nie pytając ludzi o drogę, to zarysował mapą przez niego. I to było ciekawe wyzwanie dopiero. Bo tak to z mapą wrócić, to nie wiem, 13 km to nie problem. Witam pod stacją, obok jest McDonald's, więc tam wykonamy challenge od Graczola. I przy okazji zjem coś, bo głodny znowu jestem. Już ciemno z powoli, jak widzicie, gorsza jakość jest. Ale chyba się nauczyłem wierszu w końcu. Jest to wiersz pani Wisławy Szymborskiej. Niektórzy, czyli nie wszyscy, nawet nie większość wszystkich, ale mniejszość. Nie licząc szkół, gdzie się musi, ani samych poetów, będzie tych osób chyba 2 na 1000. Lubią, ale lubi się... Także rosło z makaronem, lubi się komplementy, kolor niebieski, lubi się stary szalik, lubi się stawiać na swoim, lubi się głaskać psa. Poezję! Tylko co to takiego poezja? Nie jedna chwiejna odpowiedź, no to pytanie już padła. A ja nie wiem i nie wiem i trzymam się tego, niczym zbawiennej poręczy. Mam nadzieję, że powiedziałem dobrze, nie zepsułem, możecie mnie tutaj skontrolować. Dziękuję bardzo Martynka za to wyzwanie. Szkoda, że nie mogę tego nagrywać, jak się uczę dla was przez brak drugiego telefonu. Ale... Biedna Wiesio. Przepraszam pani Wiesiu. Ładnie tego, że troszkę nie działa, a wcześniej działał. Albo to jest zabawne, umyliło mi to drogę na pewno. I chyba poszło ładnie. Proszę tę ocenkę wierszyku. Niestety też ciągle pada, co chwilę byłem za mokry, zimno mi było, ale się ogrzałem, zregenerowałem. Idziemy dalej chodzić, tuptać sobie i wykonywać wyzwania. A z tym makiem, który jest ciekawa historia, w maku byłem raz w życiu. To było z 4 miesiące temu, myślę. Dostałem propozycję walki na Prime, co był we Wrocławiu. Ostatecznie tego nie wziąłem, nie podpisałem tej umowy. Nawet napisali do mnie z TV reklamy, czy dam im wywiad. Szczerze nie chciałem tego wywiadu dawać, nie odpisałem na to. Tak, nie odpisałem na to. Ale potem już odwoziłem dziewczynę do domu, wtedy dziewczynę już było dziewczynę. I pamiętam, że do maka mieliśmy zajechać zjeść. I pierwszy raz w życiu do maka zajechałem z nią, bo to nie blisko nie jest.
Akurat trafił się pan w TV reklam, to już była północ. Ja makać dążyłem zjeść go z Nuklerii niestety, więc głodny wróciłem. No i skończyło się tak, że zapodobniał wywiad, bo mi głupio już odmówić na żywo, bo wcześniej nie odpisałem. Powiedziałem, że no dobra, odwiozłem wtedy właśnie byłą dziewczynę już do mieszkania swojego, w sensie jej. A z niej pojechałem do mnie ten wywiad udzielić. Ten wywiad zrobił minimalne wyświetlenie, było ciekawe, nieistotne. Więc podobało mi się w tym, że mówiłem, że nie chcę poruszać pewnego tematu. On powiedział spoko, rozumiem, no, w kamerze. Potem mi to pytanie zadałem, była kamera włączona, jeszcze mnie turkę ustawił kontendycyjną z tytułem. To mi się nie spodobało. No i jeżeli kiedykolwiek jeszcze będę dawać wywiady, to nigdy w TV reklamie. Dobra. Spoko, Kuba, nie grodzi ci to. Taki żarcik, wiadomo, komuś obie życzę jak najlepiej, także jego film oglądam, bo uważam, że ta produkcja fajnie jakby poszła wiralem, ale... No. Ale też wykonany, pan pokaże tak, że... No, skarpety tu nie ma. Musicie uwierzyć, że... Drugiej części też nie ma. Ja mam wam tego zbytnio jak pokazać. Akurat to było łatwe, bo to plus też może plus taki, żeśmy powoli majtki obcierały w pachwinki, więc już nie ma co obcierać. Ale czuję się jak zboczeniec, jak taki z majtek miastem. Tak luźno jest. Ja się troszkę, no, troszkę się spociłem. Coś mi się do nóg przykleja. Ale plus jest taki, że mam bardzo małą parówę, więc mi się nic nie odznacza. Więc chociaż tyle. Że się nic nie odznacza, więc zboczeniec może nie jestem. To do braku skarpet, to już czuję, że jest to delikatny dyskomfort. Po pierwsze są nogi spocone, będą mi strasznie buty śmierdzieć, a są nowe, więc nie fajne. Plus boję się, że będą mnie buty obcierać, bo jak chodzę, to czuję, że są nieprzyjemne. A plus wcześniej bym miał, nie wiem, wodę w kalotach, jak się przykleja. No dobra, podaję do paru... Hop opowiada o tym, jak się pies bielizny czuje. To jest hit, kurwa. Którzy wyjeżdżają, zapytam, czy jest możliwość, wiecie jaka, i ruszą w dalszą podróż. Ja tu mam nową kawkę. Są jeszcze też kawusie zrobimy. Chyba apple pie to było? Fajna, słodziutka. Świąteczna, nigdy nie piłem jej. Przyjemna. Bardzo słodka, że za słodka dla mnie. Ale mam fajny taki wyższy posmak jabłuszka sobie, no. Przyjemna, przyjemna. Ocenka? Fajna. Ale chyba droga. Prawie dwie dychy. Tyle mam w kawiarni typu Costa. O dobra, nie narzekam, nie narzekam. Idę szukać Asher, który mnie może podrozumieć. Czuć jabłuszkiem. Super content, idę zostawić subika dla Kubusia, doładuj mu te 10 zł na Bolta, żeby znowu nie musiał złotówy na hajs jebac. Dzięki, stary. Nie, ja powiem szczerze, że ja dostrzegam olbrzymi aspekt humorystyczny w tym filmie i dla mnie ta produkcja jest naprawdę dojebana. Jak ja bym był bogatszy, to bym kupił, kurwa, całą kamerę, całą produkcję, kurwa, całą ekipę ściągnął na plan, żeby go nagrywali. To jest złoto, tak szczerze. Zaśpiewam w zamian, a jak nie, to szukam ofiar do podrywu na rynku. Lecę. Sorry, mam głupie pytanie. Mam wyzwanie, by się przejechać z kimś autem i zaśpiewać kolędę. Były problem? Gdzie jedziesz? Obojętnie, po prostu się przejechać muszę kawałek. O, super, dzięki wielkie. Larko zaśpiewam. Powiedział, że problemu nie widzi. Zaraz sobie jakąś kolędę włączymy i polecimy solóweczkę. Dobra, świąteczny klimat będzie. Tylko, że mam prosił, żebyś mi tekst włączył, bo na pamięć mi polecę ci. Jest taka opcja? Tekst? Nie mam ci tego nie włączyć. Kurde, no to jest trudno, sam refren najwyżej polecę zaraz. A piosenkę dasz radę włączyć, czy też nie da rady? No się połącz na bluetooth, żeby nie lecić. Chyba, że nie możesz. A jak dasz radę, będzie miło, to dawaj, niech będzie dzisiaj w Betlejem, o. Może chcesz ze mną zaśpiewać? Może mnie zaśpiewać. O, i trafiłem idealnie tutaj. Kurde, ziomek myślał, że trafił na jakiegoś dojebanego youtubera i się wypromuje przy okazji. Sam przynajmniej leciał. A tak szczerze, to miły chłop się trafił, nie? Kuba miał farta, że takiego ziomka trafił. Bo nie mam talentu niestety muzycznego. Wcześniej próbowałem łapać stopa przez pół godziny i mi nie wyszło. To też wiesz, łatwiej jak komuś podejdziesz, powiesz co chcesz, niż jak machasz ręką dla nieznajomych. To kiedyś brałeś stopę. Witamia, skończył się wstęp, teraz jest jazda bez trzymanki, no. Oczy nigdy no, zdarzało się. Okej. No to mi się akurat nie zdarzyło jeszcze, ale... Może teraz może będę to robić. Spoko. Dobra, lecimy kapela. No dobra. To trzy, cztery. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że pana, że pana czysta porodziła. Ja pierdolę. Chrystus się rodzi nam, oswobodzi, a nie grają króle, witają pasterzy, śpiewają, zwierzęta kukają, cuda ogłaszają. No i super, dziękuję ci bardzo. Niestety musiałeś mi pomóc z tekstem, no bo ja słaby, ale chyba nam poszło dobrze. To wysadźmy dzieci, będzie wygrany bez różnicy. Tak... Musiałeś mi pomóc z tekstem, no bo ja słaby. Kurwa, naprawdę. Zajebista produkcja, kurwa. Kino przy tym klęka. Wspaniała produkcja, naprawdę. Chcę tego więcej. To jest taki hit. Oj, zajebiste. Chłopu napisał komentarz. Nitro go uczy samodzielnego wracania do domu. Sandra śpiewania kole.
talent, Martynka recytowania wierszy, a Graczol go uczy zmieniania bielizny. Najważniejsze to mieć znajomych, którzy znają i tolerują nasze ograniczenia. Mega trudny challenge. Czekam na następne. Ja pierdolę. Muszę jeszcze z buta na rynek dojść, więc... No, wyrzucił mnie kolega jakoś tak 13 km poza Wrocław, musiałem dojść z buta tu. Wykazać jakieś wyzwania robić. Z jakiej to okazji? Uznałem, że chcę robić ciut ciekawszy content niż robię. Okay. I uznałem, że to będzie dla mnie jakieś delikatne wyzwanie, co nie? No, bo jednak jest po prostu problem przejść nie wiem, to będzie 4 godziny z buta, a siedzieć przed komputerem, co nie? No, jest to różnica. Jak to wyjdzie, nie wiem, ale się starałem. Kurwa, jak to brzmi w ogóle. Problemem jest przejść 4 godziny z buta, nie? I chłop teraz tak sobie myśli, kurwa człowieku, weź się odpierdol, ja 8 godzin dziennie zapierdalam w robocie i tyle chodzę. I tak po stąd jest po drodze do rynku, mi się wydaje, że to bym na rynek jechał, więc... Nie, rynek jest kompletnie w drugą. Aha, drugą? Tu jest autostrada A8, tu jest totalnie biznes. Aha, no to trudno, będę miał więcej kroczków do nabicia. I na piechotę chcesz iść? Czy autobusem? Nie no, plan jest na piechotę jeszcze to dojść. Jest. Najwyżej troszkę oszukam z tym i podjadę kawałek, ale miał plan na sobie piechotę. Dwie i pół godziny. No jak patrzyłem, to spod maka mi wchodziła godzina równo. Tak? No to stąd dalej musisz. Kurde, szybko uciekają te kilometry. Ale czegoś dla kochanych widzów nie zrobi. Uważam, że tego nie obejrzą nawet. A ty co, spytaj do Maszka, podjechałeś czy po drodze tak, miałeś? Podjechałem z domu. No to poświęcenie. A daleko masz? Nie, bardziej do Niewczyn. A, to luz. Co ty możesz się zatrzymać, jak dasz radę na... Siema. Siema, dzięki wielkie. Miło się jechało, to wesoły świąt, dzięki wesoły, wielkie. Wesoły. Miłej podróży. No i super, udało się. Tylko problem jest taki, że sobie wydłużyłem drogę o kilka kilometrów właśnie, ale bardzo spoko ziomek się trafił. Zaśpiewał ze mną, chciał się pokazać. Naprawdę taki przyjazny, aż mi humor poprawił. Coraz ciemniej, plan jest się najszybciej na rynek dostać i spróbować dziewczyny poderwać. I uważam, że dzień za udany, zaliczony. Dało się dojść na rynek. Zobaczymy, ile będzie ludzi, chyba jest czwartek dzisiaj. Na 100% jest czwartek dzisiaj. No, wiadomo, że jarmarki są, może być dużo osób. Troszkę zajęło to dojście, w sumie cały dzień chodziłem. Nie ukrywam, po takim całym dniu nogi mnie bardzo bolą. I plecy, chyba gorsze są te plecy od tego gówna. Mogłem naprawdę to ściągać i zakładać tylko jak nagrywałem, ponieważ używałem tego dużo na klacie. Więc to mi się męczyłem, ale trudno. Będę wiedział na przyszłość, jak coś będę chciał podobnego kiedyś zrobić. Ale powiem wam, że tak jest chyba teraz 19 jakoś, czuję się dobrze. Ta kawka mi pobudziła na nogi, mam takie bateryjki społeczne fajnie naładowane, bo trafił się spoko ziomek pod maczkiem. Zaśpiewał ze mną, pogadałem z nim, z tym podrywem boję się, że będzie tragicznie, że będzie niezręcznie, nigdy tego nie robiłem. Cholernie zimno już jest i mi bolą właśnie stopy mocno. Nie wiem, czy mi stopy bardziej bolą od braku skarpet czy nie, może ktoś mądry mi powie w komentarzu, ale pewno przez to, że nie mam skarpet, to jest mi chłodniej w nogi. Oczywiście, że mi w kostki zimno i mi odmrazają, to jest przez brak bielizny. Też nie jest przyjemne uczucie, tak idę, tak mi coś moi na macha. Dziwne uczucie. Szedłem ze słuchawkami na głowie i wiecie, gangsterska muzyka, wczułem się. Zaraz wam pokażę, jaki groźny jestem. Panie, wyglądam komicznie w tym outficie, z tym gównem tutaj i z tym plecaczkiem. Się wczułem. Nie wiem, czy też tak macie, ale czasem się wleci taka muzyka, to tak jest ochota sobie pomachać. Ja tam czasem chodzę na kickboxing, nieregularnie. Mamy czwartek, w tym tygodniu byłem 0 razy, w tamtym tygodniu byłem chyba 2 razy, więc nie chodzę regularnie. I mi brakuje. Jak nie pójdę, to mi brakuje. Pokażę mam jarmark na szybko i spróbuję jakąś sarenkę poderwać. Jak nie wyjdzie, to pytamy Sergiusz Kodra o rady. Jak nie wyjdzie, to jest plan B w postaci Tinder. Plan na dzisiaj jest taki, nie wiem, czy to uda mi się zrobić. Pod tą chujneczką tutaj twerka walimy. Do nikogo nie podszedłem. Możecie mi wierzyć, bądź nie, ale zary są dosłownie same pary, albo ogromne grupki. Chcę jedną, maksymalnie dwie. Muszę podejść do minimum trzech, wtedy mogę do domu wracać. Bo z tego nie wrócę, to jest potwornie zimno. Mam samą motywację. Miałem już pół godziny chodzę jak debil i robię kółeczka wokół rynku, bo poczyny... Wygląda jakby randomowego skina ustawił plecak w Fortnite. Alejkach. Też wiadomo, żebym poszedł do kogoś, to powiesz, że nie jestem w moim wieku, a nie starszy o 15 lat. No i też nie młodszy o tyle, bo będzie protokół Pandora Gate. No, takim trochę delikatnym przegrywem się czuję i mi smutno jest. Tutaj tyle par, wszyscy za rękę chodzą. No ja przegryw sobie plecaczkiem. Ach. Mówi się trudno. Tak uroczo, tutaj tyle par jest. No dobra, idę podbijać. Może też swoją znajdę. Wynajmij mu Jasia do montowania na kilku odcinków. Stary, ja w Krubę naprawdę dużo pieniędzy już włożyłem. Mnie na to nie stać. Tyle, ile mogłem mu pomóc, tyle mi mu pomogłem. Teraz gąska wyleciała z gniazdka i niech robi sobie rzeczy na własną rękę. Ja się w nie wpierdalam. Cześć, macie może chwilę? Nie. Okej, okay, dobra. Nie wierzę! Cześć, macie może chwilę? Nie. Okej, okay, dobra. Ja to wrzucił! Cześć, macie może chwilę? Nie! Aha, dobra! I poszedł pizdą! Ja pierdolę! Czy chwilę? Nie. Okej, okay, dobra.
No, no i tak to się no. kończy. Bo mi się skojarzyło z... Tak to się kurwa kończy! Nie, za mocne to jest! Za mocne! Lepiej naturala, uczę się od najlepszych. A jak macie na imię? A cię oblał! Cześć, mogę wam chwilę zająć? No. Mam chwilę pytanie, jak macie na imię? Kuba, cześć. Julka. Kuba. Ania, hej. Macie chłopaka? Nie. A możesz mi podać Instagrama? Mogę. O, to poproszę. To jest sposób na podryw? Siema, macie chłopaka? Nie. A możesz mi podać Instagrama? To poproszę. To jest za mocne dla mnie. Dajcie telefon, te dwie dziewczyny, które widzicie, no to z nimi poszło w miarę łatwo, ale wyszło do tego, że jedna z nich mnie kojarzyła. A potem mówię, że sprawdzała Twitcha i tak dalej, już nigdzie live'a nie mam. Przez to, że miałem telefon na klacie i to nagrywałem. Dobra, przed nami dziewczyna stoi, pewnie na chłopaka czeka. Ale co, jedyna rzecz jest późna. Z pierwszego podchodzimy, pytamy i spier***y by nie było, tutaj wiecie, pory ją by nie dostać. Dobra, lecę ze swoim pytaniem od Sergiuszka. Niestety podryw mi najlepiej nie szedł, więc tutaj poprosiłem o radę wuja, on ci mówi, że jest wariat. Napisałem, by mi jakoś pomógł z podrywem, jakiś tekst czy coś zapodał. No jak widzicie, dał tekst. Jak go przeczytałem, to miałem takie, kurde, cringe, to będzie złe. Ale szczerze, chyba łatwiej z tym nawet szło. Wystarczy mi się na głupi tekst, więc jest łatwiej zagadać. Mogę może iść do ciebie, bo mamy słyszałem, że trzeba za marzeniami podążać. I to swoje marzenia. Nie, da rady. A co Instagrama dostanę? No to moja jest rada, no. Miłego dnia. Co by nie mówić. Chyba wuja jest wariat i się zna. Bo nie wiem, czy było słychać i widać reakcję, ale od razu uśmiech był, więc szczerze zmotywował mnie, żeby kogoś podejść. Czyli Kuba wychodzi z założenia, że jak ktoś się z niego śmieje, to zajebistą robotę odjebał. Bo to jest serio bardzo mało osób. Ja wychodzę łącznie, więc półtorej godziny, spotkałem już trzy osoby. Przepraszam, mogę może zamówić do domu, bo od mamy słyszałem, że trzeba spełniać marzenie, a to są moje marzenia. No my nie jesteśmy nie mamy A Instagram w formie podasz? Bo do kiedy jesteście? No my już do domu. Nie da rady. No trudno. To cześć. Ludzie też nie są głupi. Od razu wiedzą, o co chodzi, no bo mam wielkie czelki na klacie z telefonem. Też wiedzą, od razu jest nagrywane. Więc to też nie pomaga, ale trudno. Na piwo ich tęknie. To nasz ten... Na czym mogę do McDonalda podejść, jak są małe kolejki? Jak cię spotkam, po prostu wiesz, oddaję ci wszystkie pieniądze. Nie musisz mnie spotykać. A jesteś tutaj często? No, czasami się zadzwiecha, bo mam tylko tyle przy sobie. Bardzo uznałem, że to jest fajne, przyjemne i ale i wyzwanie... Jeszcze go na pieniądze truchali. ...tama, które polegało na kupieniu jedzenia bezdomnemu. Uznałem, że to jest fajne, przyjemne i spróbuję je wykonać. Też nie było nikogo na rynku takiego, do którego bym podejść z jedzeniem, więc kupiłem jedzenie dwóm ludziom młodym, którzy mnie o to poprosili, jak widzieliście na nagraniu. Na koniec spotkałem się na krótki spacer z Julką i z Anią, z dziewczynami, które widzicie na poprzednim klipie właśnie, które mi podały Instagrama i jedna z nich mi kojarzyła. Spacer to chyba ranka, więc uznaję to za zaliczone, a dziewczyny były w sumie komunikatywne, miło się rozmawiało, były zabawne, więc pozdrawiamy serdecznie z tego miejsca. Jesteśmy tutaj właśnie z Julką, już przeszliśmy kawałek. Też mam autyzm. Ja pierdolę! Jesteśmy tutaj właśnie z Julką, już przeszliśmy kawałek. Też mam autyzm. Nie, tutaj proszę mi opisać, czy jestem miły po tych, nie wiem, po 20 minutach rozmowy. W ogóle nie. No co? The Spider-Man, Voldemort i kobieta i pająk w jednym. To w tym widzisz. No tak, a ty nie widziałeś tego. Teraz już widzę, pomogłeś mi. Kreatywny umysł. Dlatego potrzebuję kogoś, kto będzie myślał za mnie. A tutaj mamy tą mądrzejszą koleżankę, też bardziej wstydliwą. Co mi mówi? O tobie mówię tak. O mnie. Powiedz, co ty w tym widzisz? Dzieło artystyczne, na pewno. Mm-hmm. I kobieta, pająk. Dokładnie. A teraz powiedz trzy miłe słowa o mnie, bo twojej koleżance nie wyszło, jest mi przykro. Kurwa, to jeżeli to jest u Kuby definicja bycia miłym, to ja nie wiem, jakie on z reguły ma reakcję z strony kobiet. Też nie da rady? Ciężko. Dlatego jestem singlem. Ten film nagrywany był od około godziny 13.30 do 22.00, więc naprawdę długo. Jedyne wyzwanie, tego nie wykonałem, to... od około godziny 13.30 do 22.00, więc naprawdę... Kurwa, najlepiej zainwestowane 10 godzin życia, o jakich słyszałem. Laska jeszcze mu powiedziała pod koniec, że też ma autyzm. ...do długo. Jedyne wyzwanie, tylko nie wykonałem, to wyzwanie do Rafała, tej macie screena. Miałem dostać buziaka i można powiedzieć, że nawet nie spróbowałem, bo... Nie spróbowałem, no i tyle. Spoko, stary, rozumiemy dlaczego. Obejrzeliśmy ten film razem z tobą. To się przeżyliśmy ten dzień razem z tobą. I wszystko zawsze da się zrobić. I tak większość challenge wykonałem. Przez ten czas zrobiłem 30 tysięcy kroków oraz 20 kilometrów. Otwarnie bolały stopy. Miałem całe sine palce, małe u stóp i do tego jeszcze w bąblach od odcisków. Dobra, powiem tak. Tak sina stopa było w kurwę zabawne. No to ogólnie to nie wiem, co więcej mógłbym dodać. Byś mu pomógł, a nie? Ale człowieku, ale tak szczerze,
Czego ty ode mnie oczekujesz? W jaki sposób ja mam pomóc Kubie? Ja naprawdę Kubie pomogłem w wielu kwestiach. Trzymałem go w mieszkaniu przez parę miesięcy za darmo. Dałem mu mój komputer do streamowania, dałem mu moje zasięgi. Pożyczałem mu kamerę, karmiłem go. Dałem mu możliwość monetyzowania działalności w internecie. A powiedziałem mu, słuchaj, no masz już swoje lata, rób co chcesz. Więc ja nie będę, mając lat 27 niedługo, zajmował się bratem. No nie wiem, no, albo mu coś wychodzi, albo nie, no to kwestia względna. Stara się niewątpliwie. Może nie idzie do takich rezultatów, jakich by sobie życzył, no ale co ja mam z tym faktem zrobić? No nie wiem, no stara się chociaż chłopak, jest jeszcze młody. Niech sobie sam poznaje życie i niech próbuje gdzieś tam wytorować sobie ścieżkę. Ja mu naprawdę pomogłem w wielu kwestiach. No, nie jestem w stanie więcej robić. Nie będę, kurwa, żył życia za kogoś.